Hej ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie w Driftland The Magic Review. Kontynuujemy nasze przygody, kontynuujemy kampanię, tym razem Krasnoludy, Dziedzictwo. Dowiedzmy się, co się tam przydarzyło i z czym będziemy mieli się dzisiaj zmierzyć. Wrastała nam Freja w mądrości i mocy, hartowała ducha dni, wiele i nocy. Wspierana przez poszukiwacza oraz wiernych druhów, rozkaz dawała do taktycznych ruchów. Ciemne elfy, wróg podły, tak się dowiedziała. Monolitu też szuka, nienawiścią pała. Trynwald armię prowadzi, ale daje ciała. Księżniczką królową, tylko więc się stało. Pokonamy ciemne elfy, nie ma problemu, ciemne elfy, trzeba pokazać im, kto tu rządzi. Oczywiście w trybie arcymag. Rozpoczynamy naszą przygodę. Freyra! Powinnaś być daleko na krańcowych wyspach, nieposłuszne dziewczę. Nigdy nie spodziewałem się po tobie wiele, lecz... Harbion, owszem, on w ciebie wierzy, a ja ufam mojemu doradcy. Freyro, jesteś prawowitą dziedziczką tronu. Od teraz krasnoludzka korona należy do ciebie. Dla mnie życie dobiega końca. Żegnaj moje dziecko. Ojcze, nie umieraj, ja... Żegnaj, ojcze. Niestety nie mamy czasu na żałobę. Mamy bitwę do wygrania. Harbion, proszę o twoje wsparcie w charakterze mojego doradcy i przyjaciela. No i faktycznie, król jednak oddał życie w obronie krasnoludów. Tutaj jest jego twierdza. Znaczy to, co z niej pozostało. Jak widzicie, mocno wszystko pouszkadzane. Poczekajcie, a tu co jest? A tu jest król Trywald na takim kryształowym tronie, albo pseudotronie. W każdym razie tutaj spoczywa nam król Trywald. No przykre, przykre, w każdym razie musimy to ogarnąć. Na dzień dobry, widzę, mamy punkty, ścieżka postępu. Reforma finansowa to plus, musi być, bo jak widzicie, dzięki temu ogarnęliśmy sobie tutaj zasoby finansowe. Natomiast teraz chcę porozwijać to wszystko, co możemy. Na początku chciałbym chyba zainwestować przede wszystkim w kamień, żeby móc budować cokolwiek. Na przykład tutaj masarnię, więcej jedzenia, super, ale może na dzień dobry to postawię targ. Sądzę, że jak najbardziej tak, targ dzienny kosztuje 4, więc na spokojnie. Ciekawe, że jesteśmy na wyspie docelowej i mamy koszta, prawda? Ile wojów mamy? Mamy Dogon rozłupacz tarcza, Baron rozłupana tarcza, czyli mamy dwóch strzelców, czyli dwóch inżynierów, jednego Beskera. Nie mamy geomancerów. Natomiast Harbion jest naszym głównym dowodzącym, więc mam nadzieję, że da radę, utrzyma w ryzach wszystko, a my, no kurczę, musimy ponaprawiać, słuchajcie. Pozostaliśmy takie zgliszcza. No to trzeba sobie teraz z tym jakoś radzić. Zastanawiam się, czy ewentualnie kamienia, żebym nie ulepszył. Chyba tak. Skarby spustoszeje? Nie. Żadnego pustoszenia skarbca. Ja proszę bardzo. Ja nie pozwalam sobie na pustoszenie skarbca. Trzeba sprawdzić geologa. No nie, nawet to nie jest podkrywane. To wiecie co, puszczę tak. I jeszcze jeden czar. Pamiętam, że mam czary. Więc rzucę tutaj geologiem w te rejony. Może gdzieś znajdziemy złoto. Przydałoby się złoto, bo mamy budżet. Budżet nam nie wyciąga, więc naprawdę jest słabo. Ale natomiast ja tutaj na szybkości tutaj wszystko upgrade'uję, ulepszam. No i będziemy. Tylko właśnie, przez to, że są tutaj. Trzeba by to przerwać. Okej, teraz jest w porządku. Ale musieliśmy tam to naprawić, tak? Mam nadzieję, że znajdziemy tu jakieś cenne zasoby. Żelazo na dzień dobry mamy. Tutaj geolodzy no, będą pracować w pocie czoła i chyba ich też tutaj wyślę. Natomiast zdecydowanie potrzebujemy kasy, złota, O, i to już jest dobra informacja, 6,8. No to co, skoro już mamy, to wydobywamy. To jest bardzo dobra informacja, dzienny koszt minus 1, jak widzicie, to jest bardzo owocne. A właśnie, a mapa jak nam wygląda? Miałem spojrzeć jeszcze na mapę. No mapa chwilowo wygląda tak. Widzę, na razie nie mamy wglądu. Nie wiem, gdzie, czy w dół, czy w prawo, czy do góry. Choć patrząc, pamiętać, że po tych obrazkach widzimy, że tam gdzieś już jest róg, tu jest róg. Czyli prawdopodobnie ciemne elfy gdzieś w tych rejonach się tutaj zwiemy. Może tu na dole, może tu u góry. W każdym razie trzeba będzie z tym ufać, trzeba na to uważać. No i trzeba będzie pilnować, żeby się rozwijać. Dobra, w takim razie my ulepszamy. My tutaj już kopalnie złota poziom drugi, bo tego złota jest sporo. No i fajnie byłoby jeszcze gdzieś manę ogarnąć. Czy gdzieś tu mana jest? Tutaj może mana będzie? Bo czary mowa ziemi jednak jest kosztowny. A bez tego to nie rusz. A wolałbym wyznaczyć trochę bardziej na tajemne nurty i podbijać pozostałe te ziemie, prawda? To byłoby chyba bardziej owocne.
Mogę to jakoś tu ściągnąć? No nie mogę, nie mogę, nie mogę, bieda, biega, biega, we mgle. Spróbujmy tak poustawiać, żebym mógł trochę się tutaj pobawić z tymi wyspami, na przykład ją tu tutaj wcisnąć. Za mało miejsca, ja wam dam za mało miejsca. Już ogarniamy, no dawać. Już, już, już mogę, tak? O, idealnie, tajemny nurt tutaj się wbije. I proszę to przesunąć. Oczywiście ta wyspa wraca tutaj, bo ma zasoby przecież. Tylko chciałem taki duży kawałek, żebym miał się na czym budować. Żeby był ten obszar naprawdę budowania dosyć owocny. I widzicie, pomimo tego, że krasnoludy żyją w świecie, gdzie jest złoto, kryształy, rubiny, to i tak, i technologie przede wszystkim, to i tak dostały łomot. Dostały łomot od ciemnych elfów, bo ciemne elfy, wiadomo czego używają, używają diabelnego wydarcia surowców, które naprawdę daje mega, ale naprawdę mega boosta. Ale nie przedłużając, o nie, ja chciałem tu idealnie w to miejsce. Poważnie, nie mogę tego jeszcze bardziej wcisnąć. No to jest w tym momencie dla mnie, kurczę, no, to już w takim razie lepiej tą wyspę tu wcisnąć. Bo jeżeli tak to słabo tutaj będzie wyglądać. Nie mogę, ale bieda. Bieda, stwierdzam, że bieda. No to moje marnowanie many zostało rozpoczęte. Król Tryward, król Zjednoczonych Krasnoludzkich Klanów, twój ojciec chyba niezbyt dobrze się cię traktował. Dlaczego? Bo nie urodziłeś się chłopcem, czy dlatego, że... Wystarczy! Mówimy o moim ojcu! Chciałem przede wszystkim chronić swój klan i mnie, a teraz moją odpowiedzialnością jest objąć władzę i przyjąć rolę, którą przypisał mi przeznaczenie. No, przyznaję, w traktowanie córki, która ma być następcą, na pewno nie byłoby, było słabe, bo jeżeli byłby chłopak, to byłoby o wiele lepsze. Natomiast mamy córkę, mamy zarządczynię, która okazuje się naprawdę kobitka z konkretnymi zdolnościami, więc mam nadzieję, że tutaj pod jej zarządami będziemy świetnie działać. Tutaj, jak widzicie, już rozwijam kopanie węgla, już kopania złota jest ogarnięta, powoli podbijamy kolejne tereny. No mapa powoli będzie nasza, natomiast na pewno trochę to potrwa, na pewno bez machin latających będziemy musieli się uzbroić na pewno dawkę cierpliwości, bo to wszystko wymaga czasu. A zbudowanie machin, patrząc po tym, to nie jest taka prosta rzecz, bo jednak Musimy trochę tutaj mieć rzeczy, dużo drewna, dużo geomancerów, właśnie geomancerów jeszcze nie miałem zrobionych, więc pora ich w końcu zrobić. Postawmy, bo chcę mieć teraz komplet, zwłaszcza że rozszerzyłem echo tuneli poziom drugi, więc ten obóz czeka na przyjęcie kolejnych wojów, a my, kurczę, musimy się z tymi krukami uporać, bo jest to naprawdę niełatwe, a dziady ciągle tutaj nam podlatują i dokuczają, trzeba im tutaj trochę te piórka przystrzyc, żeby nie byli tacy odważni. A ja, no co, podbiłem kolejne tereny. Proszę, proszę, kto to do nas zawitał? Ciemne elfy na razie na krukach. Ja na szczebiach nie widzę, kruki tutaj próbują się tu jakoś przebić, ale spokojnie, nasi czuwają. Ja też sobie tu już ulepszam, kolejne strażnice dostawiam, bo widzę, że od tej strony, czyli wróg gdzieś w tych rejonach będzie, skoro oni się tutaj tak kręcą. No niestety nie mam czaru zamrażania, nic takiego, więc zdążą uciec. Niestety, ale staram się im naprawdę dać łupnia, żeby jednak nie tak pewno wam było się dostać. O, przynajmniej jednego. Tak, damy radę, tak, chociaż jeden zdjęty, no i właśnie o to chodzi. Natomiast teraz trzeba się zastanowić, pewnie trzeba będzie w teren iść, więc pomyślmy powoli nad jednostkami latającymi. Kurczę, jaka inwazja, co tu się dzieje, proszę wycofywać się stąd, no nie, jak tutaj nas cisną, jakim prawem, proszę uciekaj, mam nadzieję, że cię zdążę podratować, dobra, ratowanie jest, no ale słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, jakimi siłami do nas tutaj cisną, dobra, trzeba was trochę wycofać stąd, bo mi się bardzo nie podoba, także tutaj jesteście w tych miejscach tutaj zatrzymani, super, fajnie, że mamy, no i patrzcie, ja go wycofuję, a ten dalej, ja wiem, że obóz i w ogóle, ale on powinien wracać. Zastanawiam się, czy ten obóz daje więcej dobrego niż złego. Ciężko mi stwierdzić, natomiast tutaj naprawdę mi się to nie podoba. Naprawdę mi się nie podoba, że tak próbują nas tu cisnąć. Tu kolejna jednostka zagrożona, proszę się wycofywać. Do tyłu, do domu, wracaj do domu. Już, ciskaj, już do domu. Ach, co za los, naprawdę. Tam ładnie tłuczemy tych wrogów, ale naprawdę się uderzyli nas konkretnymi siłami. To, co tutaj się dzieje,
To naprawdę, przyznaję, naprawdę muszę się mocno przygotować i zastanowić. O, jeszcze nas tutaj próbują czymś podkradać nam. O nie, o nie, o nie, co za dużo, to niezdrowo. Nie sądzicie, że trochę to jest przegięcie tych jednostek tutaj? No kurczę, tutaj sobie jeszcze ulepszę masarnię, bo potrzebuję jedzenia. Ale naprawdę, to nie tak miało być, to nie tak miało służyć. Tutaj proszę ich tutaj atakować, proszę się skupić na tym ataku też. Tutaj jak ich tylko odeprzemy, to się zabieramy za tamtych. Tutaj już, jak ich osłabiamy, to oni będą wracać, a wtedy się pakują idealnie pod wieżę, to jest spoko. Natomiast bardzo mi się nie podoba, że tak nas tutaj chcą gryźć. Tutaj górnicy nasi, odkrywcy muszą walczyć, bo nam brakuje po prostu sił. Tak nie powinno być, zdecydowanie nie o to tutaj chodzi, żeby tak dostawać łupnia, tak? Czy o to chodzi, bo mi się nie wydaje, żeby o to chodziło. Dobra, już odeparliśmy atak, ale musimy jeszcze uderzyć tutaj. Musimy odzyskać ten teren. Więc wiecie co, ja go sobie im podkradnę w tą lokalizację, żeby nie było w zasięgu, żeby tutaj nie pchali się na to. Ja im to po prostu zabiorę, bo widzę, tutaj jest fontanna. Fontanna, która dla mnie dużo znaczy. A czy ja mogę teraz jeszcze im rzucić? No nie mogę rzucić tego czaru, kurczę. No, erupcja, erupcja. Jest, dostał, na dzień dobry. Okej, jak widzicie, dziecię ziemi przemieszcza naszą wyspę. No tak, bo to jest właśnie to, że my musimy tą wyspę odzyskać. To jest nasze, tego nie pozwolę wam zabrać. Przyznaję, zwlekałem z tym długo, ale to nie może być tak więcej. Musimy wziąć się za warsztaty. Warsztaty lotniskowe, warsztaty szybowców i sterowców. Sądzę, że jak najbardziej zaczniemy od szybowców, żeby nasi belskrzelży mieli dostęp do tych struktur, a później bierzemy szybowców, a na samym końcu fregat, gdzie inżynierowie będą śmiało tutaj mogli sobie poczynać. Natomiast na to potrzeba już nam zamku poziomu 4, a do tego trzeba drewna. Drewno, które w sumie zaraz dostaniemy, co mnie bardzo cieszy. Proszę, zamek, dziękuję, ulepszamy i teraz berserkerzy będą mogli podbijać lotnictwo, podnictwo, tylko takie haczyk jest, potrzebuję więcej drewna, a drewna póki co trochę u mnie mało. Jak widzicie, złoto całkiem ładny przyrost, bardzo jestem z tego zadowolony. Mogę zamienić na węgiel, w takim razie zróbmy to trochę w taki sposób i będziemy mogli tutaj budować szybowce, jak najbardziej tak, bo potrzeba nam tutaj podbijać te rejony, zwłaszcza, że wróg nie śpi, jak widzicie, próbował już mimo jakieś wyspy tam podkraść, co mnie bardzo się nie podoba, co mi w ogóle się nie podoba. W takim razie ja tutaj sprawdzę, czy jeszcze jakieś wyspy są podbite przez nich. Tutaj wydaje się, że nie, tu jest spokojnie. Tutaj wreszcie mamy kolejną wyspę, którą mógłbym przytulić do siebie, więc sądzę, że chyba tak to zrobię, tylko trzeba by było tu jakoś to wszystko poprzesuwać. Troszkę tą wyspę może tutaj, no kurczę, właśnie nie bardzo się da. Zróbmy tak, że ta wyspa pójdzie tu, ta pójdzie bardziej w tą stronę, a ta przysunie się tutaj i będziemy mieć biznes ogarnięty bardzo spoko. Złoże się wyczerpał w jednym z lokalizacji, spoko, spoko, już jesteśmy ogarnięci. Choć i tak przyznaję, przy złocie, przy rostowym 107 za turę, to jest tak nieźle. Za mało miejsca, jak za mało miejsca, przepraszam bardzo. Na co za mało miejsca? Masz tu tyle miejsca, a ciągle marudzisz, ciągle jest ci źle, że za mało miejsca, za mało miejsca. Dobra, zrobimy w takim razie, to inaczej tą wyspę bardziej tu pchnę. A ci niech marudzą sobie dalej. O tutaj przecież nic nie ma. To o co im chodzi, nie rozumiem. Bardzo interesujące. Pojawili się na mojej wyspie buntownicy, którzy atakowali ciemne elfy. Kurczę, takich sojuszników to ja mogę mieć. W sumie nie musiałbym się bić z buntownikami, gdyby mnie nie zaatakowali. No ale jak widzicie, buntownicy zdecydowanie mi pomogli odeprzeć atak wroga. No to coś nowego, to coś nowego. Idealnie się tutaj mamy tych buntowników, w tym miejscu, przepraszam bardzo. W tym miejscu się znajdują. No ale dosyć interesujące. Tego jeszcze nie widziałem, żeby buntownicy pomagali podczas walki. Ale póki co, jak widzicie, walki nadal trwają, jeszcze się nie podają tutaj przeciwnicy, ale już, proszę bardzo, dziękuję. To już jest po tobie, a resztą się zaraz zajmiemy. Weźmy ciemne elfy, księżniczko. Oj tak, znaleźliśmy. Pokażmy im, jak silne i waleczne są krasnoludy. Za króla Tywalda. Zgadza się, znaleźliśmy ciemne elfy. Dlaczego się znalazły? Bo widziałem, że ta wyspa dziwnie podróżowała. Okazuje się, ciemne elfy mi podkradły ją. Proszę, jak to można tutaj rozgrywać? No to już w takim razie powoli kierujemy się z tymi najezdami, kolejne obszary, kolejne tutaj tereny, wybijamy ich do nogi, nie pozwalamy im tutaj, póki są w zasięgu mojej mocy, ja im tu nie pozwolę, co to, to nie pozwolę im tutaj rządzić, nie pozwolę im tutaj tych terenów przejmować,
to jest moje. My tutaj się staramy, żeby faktycznie im spuścić manto. Kurczę, no fakt faktem, puszczają na nas dosyć mocne czary, ale sobie damy radę. Tutaj mamy czarodziejów, którzy dają radę. Już czarodziejowie, geomancerzy, przepraszam bardzo, którzy mają fajne zdolności. Tutaj mamy wojowników, mana w żyłach, więc tutaj odporność na czary jest na bardzo wysokim poziomie. I wycinamy elfy do nogi. Do nogi ich wyciąć, jak najbardziej tak, to o to chodzi. Ja jeszcze tutaj mam rozwinięte na full trening dla nich, więc całkiem spoko. Dzięki temu przede wszystkim zwiększę sobie przy okazji moc. Mogę już na 100% taniości upgrade'ować sobie na przykład kuźnię i na przykład tutaj sobie mogę też ulepszać zdolności na przykład geomancerów albo innych, które na przykład będą mogły korzystać w późniejszym etapie. I na przykład taki kowal, większy, więcej punktów życia, to na pewno się przyda. Tutaj jak widzicie, trzymamy ich w odwodzie, trzymamy ich, żeby się ten nie przebijali. Te jednostki, które potrzebują wrócić do leczenia, to sobie wracają, a my ulepszamy w kowalu. Mamy w kowalu, mamy, słuchajcie, taką zdolność jak krasnoludzka krzepa razy 3. Punkty życia o 500 zwiększamy, tylko do tego potrzeba nam diamentów. No to jest taki mały, drobna nieścisłość, bo ja diamentów właśnie potrzebuję, a diamentów nawet nie mam dostępu, nawet w możliwości kupienia, więc no chcąc nie chcąc musimy się powstrzymać, bo jeszcze trochę kamienia nam potrzeba. Z drugiej strony jakbyśmy kupili kamienia, mam nadzieję, że tam jednostki moje się trzymają. Trzymają się, więc proszę tutaj dzielnie działać. Trzeba by tutaj ewentualnie niektóre jednostki uleczyć. Wiecie co, wrzućmy parę leczeń. Okej, okay, super, ogarnięte. A my ulepszymy sobie ten targ i kupmy kamienie. Kupmy kamienie, mamy tej kasy sporo. Za manę bym na razie kupił. W takim razie tak, troszkę za kasę. Tak zrobimy i możemy teraz chyba tę kuźnię ulepszyć. Gdzie raczej kuźnię, przepraszam bardzo, umiejętność wykupić, a nie, bo to diamenty. A bo diamenty muszę wydobywać, dobra, gdzie ja mam diamenty? O, tu mam blisko diamenty, bardzo dobrze, proszę wydobywać diamenty. A my powoli bierzemy się za tych dziadów, bo naprawdę już za dużo nam krwi napruli, napsuli. Trzeba naprawdę ich powoli tutaj zdejmować z tego wszystkiego. Wyspę po wyspie, kawałek po kawałku, most po moście, burzę i stawiam własne i już widzę, że tutaj warto się udać. Grupa druga, proszę. Grupa pierwsza, także chciałbym tutaj, żeby zatkwali. Mam dwa w tym momencie obozy, mam ludzi całkiem sporo, no i powoli czyścimy. Wróg ciągle tutaj próbuje się tutaj jakoś tutaj pozbierać, ale mu to nie idzie. Ciągle ich atakujemy, ciągle ich podgryzamy, ciągle do przodu i oby jak najwięcej, oby jak najlepiej, oby jak najdalej, bo już naprawdę przyznaję, to co oni tutaj robili z nami, to było naprawdę niefajne. Dlatego też tym samym się odgryzę, tym samym tutaj im pokażę, że jednak potrafię. Dodatkowo sobie też ulepszenia u kowala wykupiłem wszystkie. I teraz powoli biorę się za ulepszenia u bibliotekarza, gdzie mamy geomancera oczywiście, więc mamy tutaj i mamy zmiażdżenie, więc jak najbardziej super. Tylko diamentów nam potrzeba. Potrzeba diamentów. A w tym momencie kasa. Najgorsze jest to, że pieniądze, słuchajcie, mam problem z pieniędzmi. Prawdopodobnie dlatego, że jedna z wysp jest podpięta tylko czarami, więc tutaj ciągle muszę o tym pamiętać, bo ciągle zapominam i ciągle gdzieś te pieniądze uciekają. W każdym razie, jak widzicie, wszystko ładnie się rozwija, wszystko ładnie rozwinięte. Tutaj zbudowałem sobie drugi warsztat fregat. Okazuje się, że nie mogę zbudować więcej niż jednej fregaty. To jest smutne i co, z czym się nie zgadzam, no ale kurczę, no trochę takie sztuczne ograniczenie, czyli możemy mieć fregaty, przepraszam bardzo, mamy dwie fregaty w końcu? Dwie fregaty. A myślałem, że jedną. No to ja już w tym momencie się pogubiłem, bo teoretycznie nie pozwalają mi. Tak samo warsztat strawiec z budynek zapełniony, pomimo tego, że gomancerzy chodzą po ziemi, więc wydaje mi się, że krasnoludy mają sztuczne ograniczenie ilości latających jednostek, bo te jednostki też są, przyznaję, potężne. No, troszkę smutne, bo na przykład nie wiem, jak to było w przypadku innych nacji, gdzie mogliśmy przecież usiadywać, chyba ilość smoków zależą od ilości bohaterów, a nie żebym ja tutaj był sztucznie przez to ograniczony. Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że trochę tak to jest zrobione, no ale dobra, w każdym razie pora na atak, pora podjąć te tereny, bo jak widzicie, tu jest obóz wroga i tam zaraz też będzie kolejny obóz i gdzieś ta twierdza jest tutaj i tak naprawdę już wysyłają nam widłaków. No nie, no bez przesady, nie ośmieszajcie się, tutaj jak wam wytnę, to już wam uderzy w ekonomię i skończy się wasza przygoda.
Rozpoczęliśmy ostateczne natarcie. Nasze jednostki już wyruszyły. Fregaty i innego typu jednostki dają do wiwatu. Tutaj młoty latają, jak widzicie, jakieś potężne zakręcia. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. I tam wróg oczywiście wysyła smoki na nas, ale ze smokami fregaty, które się nie boją, bo świetnie się spisują w tych realiach. Natomiast tutaj, wiecie co, można byłoby im pomóc magią? Tylko jeden haczyk. Magia moja działa tylko dla jednostek, które są na ziemi, więc można by wspomóc jednostki, które się znajdują na ziemi, a nie te jednostki, które są de facto gdzieś w powietrzu, na przykład tak jak ta jednostka, nie martwi. Ale dobra, druga...